Rzeczpospolitej, Krzysztof Szczerski, poseł PiS-u, który w 2007 roku był wiceministrem spraw zagranicznych, też odnosi się do spraw afer podsłuchowych, ale nieco inaczej. Doradcy premiera wymyślili zagrożenie zewnętrzne przez Szczerski. Atak rosyjskiej grupy przestępczej jako odwet za twardą polską politykę na wschodzie. Tyle, że doktryną rządu przez lata było niedrażnienie Rosji, o czym na nagraniach mówił zresztą sam Radosław Sikorski. Powiem szczerze, że jeżeli świadomość, że wiceministrem spraw zagranicznych był człowiek, który ma taką umysłową biegunkę jak pan poseł Szczerski, naprawdę napawa mnie troską. Dlaczego? Po pierwsze, no, nie ma dwóch zdań co do tego, że doktryną rządu Tuska było niedrażnienie Rosji. Ale stety czy niestety, tę doktrynę rząd Tuska porzucił, kiedy pojawiła się sprawa Ukrainy. I zaczął, mówiąc najdelikatniej, na maksa irytować Rosję. Drażnić ją, a nawet rozścieczać różnymi przedsięwzięciami podejmowanymi na Ukrainie, w które Radosław Sikorski, ale nie tylko on, w dużym stopniu angażował także Unię Europejską. Tu zgodność poglądów pomiędzy rządem a PiS-em była niemal stuprocentowa. Po drugie, no jeżeli rzeczywiście Krzysztof Szczerski, poseł Krzysztof Szczerski, były minister spraw zagranicznych, Krzysztof Szczerski, uważa, że w takiej sytuacji nie należy rozważać zagrożenia zewnętrznego, że ono zostało wymyślone przez PR-owców, że Rosja nie prowadzi nowej gry w Europie Wschodniej, że przeszkodą w tej nowej grze nie jest Polska. No, to ja pana posła wysyłam do okulisty, a może i do laryngologa, żeby nie tylko widział, ale i słyszał, co się dookoła dzieje. Po trzecie, nie jest takie może istotne w cowie, że Krzysztof Szczerski, to jest jego problem. Niedawno wraz z dużą częścią PiS-u, o ile pamiętam, wierzył, że Rosjanie zaatakowali Polskę, strącając samolot prezydencki przy pomocy mgły i różnych innych dziwnych rzeczy. Ale jednak przekroczenie pewnego progu upartyjnienia myślenia o tak poważnym kryzysie jest po prostu niebezpieczne dla państwa. I myślę, że Jarosław Kaczyński, który stoi przed wizją przejęcia odpowiedzialności za to państwo, powinien uważnie patrzeć na swoich kolegów. Którzy z nich są w stanie odpowiedzialność za państwo dźwigać, a którzy tak się zagrali w partyjnych gierkach, że już po prostu nic innego się dla nich nie liczy.